Ta operacja, która jest, no nie będzie, tak? Czyli wszystko pójdzie na bieżąco utrzymanie. I to już widać w tej chwili. Tak, także rząd będzie pewnie musiał tak, poprzez swoje spółki prowadzić inwestycje. Nie? Ja nie wiem, co do mechanizmów. Ja nie jestem specjalistą, tak? Natomiast wiem, że w skali makro tak to będzie musiało funkcjonować. No i co by tutaj dużo nie mówić, to upatruję tutaj też, jeśli chodzi o te lokalne takie destynacje jak Mieszkowice, Chojna, to naszą rolę jako Lasów Państwowych tego, no powiedzmy, no bo zakładam, że będziemy w tej strukturze funkcjonowali, jakiej teraz jesteśmy, będziemy mogli ciągle wspierać, tak? Bo jak Pan zaczął dyskusję, to przemian gospodarczych, dlaczego górnicy wynegocjowali więcej? No bo tam były pieniądze, tam w tym momencie rozwoju gospodarczego tutaj przemysł ciężki i górnictwo to było to, co napędzało budżet. No powiedzmy w tym momencie oznaczenie lasów i gospodarcze, i polityczne, zielone tylko umiejętnie to wykorzystywać. I dla lokalizacji, gdzie te lasy są, tak, że właśnie jest bardzo leśisty teren. Odbudowa infrastruktury drogowej, to jest to, co będzie się wiązało z przyszłością tych terenów. Bo oznaczenie lasów, które leżą wyższe, tutaj kolega Szczecina, duże narracje się rozwijały, ale ja generalnie jestem za tymi średnimi i mniejszymi. Ale przewiduję, że będzie kierunek właśnie migracji ludzi, nawet z uwagi na koszty życia, będą do tych mniejszych miejscowości, gdzie można kupić sobie tanie opał, tanie żyć, bo w dużym mieście za chwilę naprawdę nie będzie ludzi stać na to, żeby zapłacić za media. Duże pracy się rozwijały. Dokładnie. I strategicznie to inwestycja w drogi, bo właśnie to jest kluczowe. Nawet z uwagi na koszty, że państwo. Czy możemy zaczynać? Możemy. Bo mnie zawsze to zrobić. Dyrektora Krzysztofa Sierockiego. Witam pana Tadeusza Matyckiego, który jest pełnomocnikiem ministra Siarki Rady Miasta Szczecin za starostę. Naczelnika Wydziału Promocji. Moja córnica, pani sekretarz Dorota Dróżka. Proszę Państwa, ja się bardzo cieszę, że mogę zastąpić pana dyrektora Andrzeja Szalączka. Z formalnego punktu widzenia to jest jego zasługa, że te inwestycje są realizowane właśnie w tych lokalizacjach, takie jak na razie są Mieszkowice, Chojna, w ogóle w Regionalnej Dyrekcji w Szczecinie, bo to jest od pewnego czasu nowo, że możemy jako leśnicy wspomagać nie tylko inicjatywą, pracą naszą, ale też i środkami, które pochodzą z naszej pracy. Inwestycje, które są realizowane na terenie gmin, powiatów, gdzie my też mieszkamy i pracujemy. To jest bardzo ważne, że mieszkańcy patrząc na nas widzą nie tylko las, ale też widzą i gospodarkę, która generuje określone przychody i z których mieszkańcy tych przychodów postać się na przykład do inwestycji, będą korzystać tej i następnie.
A za te sami mamy doświadczenie już zrealizowanych inwestycji, prawda? Dla mnie to jest bardzo ważna synergia, współpraca pomiędzy samorządem a Państwowym Gospodarstwem Ośrodkowym Państwowym. Jest taka, ona namacalna, materialna. Piękne słowa zawsze można powiedzieć. I one są fajne, ale jak za tymi słowami nie idą konkretne czyny, no to tak to wszystko wyjdzie. Zawód leśnika to jest, proszę Państwa, taki, że on nas weryfikuje. Tak? Co byśmy tym drzewom nie opowiadali, jak konkretnych czynów nie wdrożymy w działanie, nie szykujemy działanie tak, co mówimy, to przyroda zaraz nas weryfikuje. Pan leśniczy wie, że jak się mówi tylko o tym, a nie działa, na przykład nie usuwa się po suszu martwych drzew, nie zdominuje się lasu, to za chwilę będziemy mieli katastrofę. I co by nie opowiadał pan leśniczy inspektorowi, inspektor widzi, co się dzieje w lesie, bez komentarzy. Stąd to przyzwyczajenie do czego kiedy zadziałamy za planem. Musi iść działanie i to konkretne, przemyślane, nie ad hoc, ale właśnie takie z perspektywą zawsze do przodu, to nas cechuje i to udaje się też przenieść na inne nasze zakresy działania. Cieszę się, że tutaj akurat to się dzieje. To będzie na przykład na innych powiatów można i że będą ich inicjatywa też jest ważna. Państwa inicjatywa spowodowała to, że to bardzo często została, no powiedzmy, zrealizowana, tak? Bez Państwa inicjatywy nie byłoby szans na to. Więc podkreślam tę synergię, współpracę i no, zrozumienie też jest jednej strony potrzeb, a z drugiej możliwości, z jednej i drugiej strony. Bez tego nie dałoby się zrealizować. I to bym wstępny, od tego spadł. Dziękować za dzisiejsze spotkanie. Jeszcze raz wracam wszystkich przywitać. No, oczywiste, że powiat leśniki jest największym powiatem. W związku z tym 3/4 powierzchni to są lasy i rozumiem, no, zrozumienie też, co pan dyrektor powiedział, jest naturalne, że samorządy zarówno powiatowe, jak i gminne z tego chociażby tytułu powinny tutaj w różnych zakresach z lasami dobrze tutaj współpracować. No ja dziękuję, że nam się akurat tutaj wszystkich przywitać. No oczywiste, zostaliśmy zauważeni i na poziomie szczecińskim panu Andrzejowi Szymoszkowi, który tu jest nieobecny, jak rozumiem również lobował już na tym szczeblu krajowym, bo wiadomo, że konkurencja zawsze jest, po pieniądze tutaj każdy chce sięgnąć. No, dla nas jest to niewątpliwie te 2 miliony 725 tysięcy to jest zobowiązanie, bo to jest tylko i wyłącznie kolejny etap i tutaj musimy przejść procedury i przetargowe, wybrać wykonawcę i potem tą robotę dobrze zrobić. Także tutaj wszystko w pana rękach, panie naczelniku i pana pracowniku, żeby to nam dobrze poszło. Ja chciałem oczywiście podziękować za ten etap dojścia do podpisania już tej finalnej umowy tutaj pracownikom też nadleśnictwa, pani sekretarz, że to wszystko nam przebiegło, również panu nadleśniczemu za te pierwsze rozmowy. I tak jak pan dyrektor powiedział, no, nie wiem, czy to jak, dlatego, że tak to wynikło, ale zrozumiałem, że to jest jak gdyby jedna rzecz, bo będą następne. Tam uchwyciłem to słowo. Następne i tego będę, i tego będę się po prostu trzymał. Tutaj nawiązując do tego, że jesteśmy tym największym powiatem, to chciałem chociażby powiedzieć, bo dzisiaj jesteśmy w Mieszkowicach, można powiedzieć, że na krańcach naszego południowych, krańcach naszego powiatu, a z kolei północ to chociażby gmina Stare Czarnowo i tam od wielu lat lobujemy za jedną z dróg przez Puszczę Bukową. Generalnie uważamy, że tam powinniśmy zjednoczyć wszyscy siły, zarówno powiat, ale miasto Szczecin właśnie, jak również nadleśnictwo, bo to jest typowa droga przez las. Dlatego mówię o Szczecinie, bo swego czasu, już chyba z 5 lat temu, pisałem tam do prezydenta
pismo. Tutaj właśnie wykorzystuję obecność i pełnomocnika sekretarza stanu, w tym wypadku pana Dariusza Mateckiego, który jednocześnie jest radnym Szczecina. To są też płuca zielone, jakby nie było właśnie mieszkańców Szczecina, największej aglomeracji zachodniopomorskim. I w większości ta droga, powiem tak, nawet dzisiaj może być o tyle nieszczęśliwa, że ona w dużej części prowadzi do pola golfowego, na tym akurat zakończył, ale prawda jest taka, że tam po prostu mieszkańcy Szczecina rekreacyjnie po pracy spędzają czas. I warto pomyśleć na tym właśnie, żeby co do tej drogi właśnie też złączyć siły czy podmioty. My tam już robiliśmy pewne odcinki. Wydaliśmy tam 1 000 000 zł, no ale to jest w rezultacie z Binowa do Szczecina, to jest tam chyba około 10 km. W tej chwili jesteśmy w drugim etapie ładu, ale to będziemy robić samo Binowo i warto tutaj po prostu o tym jak gdyby pomyśleć, bo właśnie te spotkania wcześniej tutaj zostały powiedziane, no może akurat też są inspiracją do kolejnych takich wspólnych działań. Ja jeszcze raz serdecznie dziękuję tutaj za spotkanie. Mam nadzieję, że mieszkańcy będą tutaj z tej drogi zadowoleni. To jest też droga, trzeba powiedzieć, że nie tylko dla lasów, ale no dzisiaj, ponieważ tak funkcjonuje na przykład w gminie Chojna Oświata, no tą drogą też są przewozy szkolne i to jest też bardzo ważny cel i ważna sprawa. Dziękuję bardzo. Króciutko. Szanowni Państwo, cieszę się, że kolejny raz, kolejny z roku na rok coraz większe środki z Lasów Państwowych mogą iść na teren naszego województwa, na teren naszej dyrekcji. W tym roku to ponad 7 milionów złotych, które trafi tutaj. Tutaj w tym przypadku prawie 3 miliony złotych. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie to jeszcze więcej, tak jak tutaj pan dyrektor przed chwilą wspominał. I to nie są tylko programy właśnie pomocy przy budowie dróg dla samorządów, ale to są również programy, które trafiają do lokalnych społeczności, przy czym zachęcam jednocześnie szanownych Państwa do tego, żeby zaprosić do skorzystania z konkursów, które w tej chwili mają miejsce, między innymi dla kół gospodyń wiejskich, dla klubów sportowych, w tej chwili również dla szeroko pojętych organizacji społecznych, na przykład na remonty kościołów, zabytków, które są z drewna, na budowę czegoś z drewna. Są to konkursy, które bezpośrednio dotykają lokalnych społeczności. No, tak bezpośrednio jak drogi również. No bo jeśli ktoś może zbudować plac zabaw za pieniądze z Lasów Państwowych, no to jest coś, co bezpośrednio zupełnie dotyka go w lokalnej społeczności. I do takiej współpracy szczerze, gorąco zachęcam i gorąco zachęcam również do składania w przyszłych latach wniosków tutaj, między innymi w tych projektach związanych z wspólną budową dróg leśnych. Dziękuję. Zanim umowę, ja poproszę w tej chwili pana dyrektora i pana Dariusza, pana dyrektora jako przedstawiciela dyrektora generalnego, pana Dariusza jako pełnomocnika ministra Bartasiarki o symboliczne przekazanie tego bądu. Czy na jakimś stosownym tle? Tak, patrzę na. Tak, zdecydowanie. Nie przez stół. To jest. Tutaj nic smutnego nie ma w tym akcie. A raczej odwrotnie. Przepraszam. O takie duże. Duża kwota, duży bąk. Ja jeszcze ma to oczywiście w taka świeżynka. Znaczy w drogownictwa. A, tak.
to powinno być tak, a odwodnienie powinno być inaczej, a to wszystko. To są takie oczywiste sprawy, że ich nie ma. I to jest takie ciekawe, jak się w małych miejscowościach, to wszyscy dziękują za to, że są te drogi. Jak robimy w dużym mieście, to jeszcze łopaty nie skopiono, bo już się zaczęli. Pieczątka powiatu też przybijamy? Czy tylko nasze? Też. Aha, proszę, bo tu nasze raz to się podoba. Skarbnikowi, nie? Bo taki obowiązek. Jeszcze muszę prawdą wrócić na chwilę. Że tu muszę od razu powiedzieć, że my już jesteśmy w procedurze przetargowej, tak? Czyli ogłosiliśmy już postępowanie. Podejrzewam, że za 3 tygodnie będziemy mieli rozstrzygnięcie. Oczywiście mamy zabezpieczone wszystko w budżecie. Zobaczymy. Oby za pierwszym razem. Oby za pierwszym razem. Tak. Proszę bardzo. Tak. Ja dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że zwiększymy to sukcesem. Ja też mam taką nadzieję, że inwestycja będzie przebiegała bez przeszkód. Termin nie zostanie zakończony. Gratulujemy. Obu stronom. Dziękuję. Chcieliśmy podziękować też ministerstwu, tak, na ręce pana pełnomocnika i dyrekcji lasów. Też dziękuję bardzo.